Witam bardzo serdecznie. Jeżeli zastanawiasz się nad astrofotografią smartfonem lub po prostu robieniem zdjęć i kręceniem filmów przez teleskop, to zapraszam na film. Pokażę, jakie możliwości daje taki teleskop z adapterem do smartfona. Zoom tutaj w tym przypadku to 150 razy. Zobaczymy zdjęcia nocne, no bo oczywiście jak astrofotografia to tylko noc. Ale tak naprawdę co w nocy widać? Mamy smartfona zamontowanego na teleskopie i możemy robić zdjęcia. Tak, dosyć daleko oddalona wieża kościoła. Troszeczkę taki rozmyty obraz. Okien nikogo raczej nie podejrzymy. A jeżeli chodzi o księżyc, no to akurat w ten sposób go widać. A dosyć szybko się przemieszcza, ponieważ jest to duży zoom. To widać. Zobaczmy, właśnie ta była wieża kościoła. Tak wyglądają zdjęcia w dzień. Trzeba mieć to na uwadze, że jeżeli jest ciepły, słoneczny dzień, to powietrze wibruje, co będzie widać zaraz na jednym z filmów. Teraz zróbmy zooma na inny blok, tak dosyć bardzo oddalony. Jak widać, w miarę możliwości jest to zbliżenie, ale są to kontury niejasne. A tutaj, jeżeli chcemy zobaczyć jakąś postać, no to falujące ciepłe powietrze, człowiek na balkonie, trudno odróżnić jaka płeć, ptaszki przylatujące. No niby fajny gadżet, ale tak naprawdę do obserwacji mało się nadaje. To są zdjęcia statyczne, to jest nagrywane z oddalenia, tu przez krzaki. Tam w oddali jest na przykład żuraw budowlany. Też można go zobaczyć, czy pan pracuje, czy się obija. Akurat był weekend, w związku z czym nie pracował. A tutaj jak widzimy, jak to się robi zdjęcie. Najpierw trzeba namierzyć obiekt. Jakiekolwiek ruszenie teleskopu to są mega drgania. I najlepiej zrobić z opóźnieniem 5-sekundowym. Wtedy jest łatwiej, ponieważ już to się troszeczkę ustabilizuje i zdjęcie wychodzi bardziej ostre. Jeżeli chcemy oglądać, coś ustawić, no to jak widać jest to naprawdę obraz bardzo się trzęsący. W związku z czym tutaj jest wyzwanie, żeby uchwycić. No i klikamy, jak widać drgnięcie od razu jest z tego ekranu. 2-1 i zdjęcie zrobione. No i oczywiście, żeby to było możliwe, to trzeba zamontować adapter na okular. Nie jest to wcale takie łatwe, ponieważ te okulary są dosyć wąskie i trzeba się wspomagać takimi trikami technicznymi domowej roboty. Jeżeli chodzi o filmowanie teleskopem, to w ogóle nie polecam przykładanie oka do tego czegoś, przynajmniej te tanie teleskopy to są naprawdę bardzo, bardzo słabe. Może takie jakieś droższe po kilkaset złotych albo kilka tysięcy to mają jakieś większe, fajniejsze funkcje, ale do oglądania księżyca raz można użyć, raz zobaczyć. Tak naprawdę to profesjonalne zdjęcia są fajniejsze. Do podglądania, oglądania czegoś z daleka, no to też naprawdę trzeba statyw mocny, stabilny rozstawić. Czy też nie jest to takie wcale proste, ale jako ciekawostkę można dać. Nie warto kupować żadnych tanich takich elementów, bo to naprawdę nie bardzo spełnia funkcję. A tutaj jak widać opticon za 60 zł. No i taka zabawa.